wzburzone fale Morza Galilejskiego. Łódź apostołów pewnie nie znajdzie brzegu. Zmęczony słabą dłonie, strach rosi potem skronie. A fala topi naszą łódź. Chryste, błagamy Cię, ach, zbudź się, zbudź, zlituj się. Gdy zechcesz, umilkną nawałnice, gdy zechcesz, ucichnie burzy grzmot. Wstał i rzekł do wzburzonej fali i do wiatru: milcz i ucisz się. Nastała cisza. Poproście dzisiaj Marię o uciszenie burzy w domu waszym i w sercu. Ziemia szarpa na wichrę, szaleje burza, nienawiść zrywa szale, świat we krwi nurza. Gaśnie nadziei iskra, samotność łzy wyciska, a Chrystus śpi. Panie, gdy wicher dmie, a fala topi naszą łódź. Chryste, błagamy Cię, ach, zbudź się, zbudź, zlituj się. Gdy zechcesz umilknąć malownicę, gdy zechcesz ucichnie burzy grzmot i spokój rozjaśni nasze lice. Gdy wskażesz, znajdziemy pełen. Żeby znaleźć ten pewny port, trzeba tę poprosić, która jest gwiazdą morza. Ksiądz Paweł, który się tutaj napracował razem z panem organistą, mówił, tak opisując tę pieśń, ja ją śpiewam na wieży kościoła. Ostatnio wyremontowałem akurat tę wieżę, bo się troszeczkę chwiała. To w telewizji trwam widać, to niech będzie tak dla wszystkich na chwałę Matki Bożej, a przez nią Trójcy Przenajświętszej i w podziękowaniu księdzu Pałkowi. A więc i tej waszej śnieżnej, i tej różańcowej. Polami, jak słońce złocista, jak biel przeczysta, w ciemnościach nocy puka do serc naszych nasza Pani wieczysta.
Przydrożna,
Chciałbym, żebyście wiedzieli, że to nie jest tylko ckliwe zanurzanie się w jakąś wyimaginowaną miłość jakiejś wyimaginowanej, kochanej mamusi. To jest naprawdę, to jest rzeczywiście prawdziwa matka, która z nami jest, bo jest zawsze tam, gdzie jest jej Syn Jezus Chrystus. W domu naszym, gdzie mieszka Chrystus, to dom Boży. Żeby to sobie przypomnieć, chciałbym powrócić do ojczystego domu mojego, a jest to bardzo podobne do waszego, choć u was jeszcze te pagórki. I oprócz tej wody przepięknej i tego stawu, myślę, że tam znajdziemy może, to będą obrazki z mojego rodzinnego domu właściwie. Z tego gospodarstwa tam, gdzie się wychowywałem, gdzie pasłem krowy, a tam przy pasieniu krów nauczyłem się śpiewać. Damy radę? Spróbujemy. Moi drodzy, to jest ta droga, przez którą trzeba przejść, czyli dom rodzinny, a potem w tym domu rodzice, a potem z tymi rodzicami to, co przekazują oprócz mowy ojczystej. Mianowicie najważniejsza modlitwa i to modlitwa do Matki Bożej. Modlitwa do Anioła Stróża. Nie wiem, czy wielu z was tę modlitwę dzisiaj zmówiło. Jeśli nie, to pamiętajcie, że on czasami jest biedny i czasami czeka, czeka. A przecież mógłby tyle rzeczy nam wyprosić. Jeśli nie damy rady z obrazkami, te obrazki pójdą później. Alex spróbuje tam znaleźć, bo mamy niewiele czasu. Gdy gaśnie dzień, wśród mych rodzinnych pól, spowity blask i cień, przychodzę tu. To są te miejsca. Ta piosenka jest drugą piosenką, która mi najbardziej leży na sercu. Tę trzecią za chwilę zaśpiewam, a te ostatnie to oczywiście, o której zapewne ksiądz proboszcz, że musi być konieczny. Czyli ta, która ciągle mówi o tym, co jest najważniejsze, dom Boży, który już w rodzinie, w domu rodzinnym się zaczyna. Wieczornej szarej mgle, zielonej.